Tak naprawdę nie wiem jak zacząć, więc zacznę bardzo prosto, a mianowicie po raz pierwszy pokażę Wam smartfon od Vivo, a mianowicie Vivo X51 5G. Jeżeli już teraz chcecie kupić Vivo X51 5G, to zapraszam do linków, które znajdują się w opisie tego filmu, ponieważ prowadzą one do znalezionych przez nas okazji na Allegro. I wiele osób może mówić, że o, Vivo to jakaś chińska marka, w ogóle nie znam tego, po co nam takie rzeczy pokazujesz. Okej, w Polsce ta marka być może jeszcze nie jest zbyt znana, ale jestem przekonany, że to się niebawem zmieni. Jednak w Azji to jest naprawdę potęga. Smartfony Vivo są naprawdę popularne, zresztą mamy tutaj do czynienia z bardzo podobną sytuacją jak w przypadku Oppo, gdzie właśnie kiedy Oppo wchodziło na polski rynek, słyszeliśmy właśnie te same argumenty, a teraz Oppo jest w top 5 najlepiej sprzedających się smartfonów w Polsce. I Vivo może powtórzyć właśnie karierę swojego starszego brata. Dlaczego mówię, że brata? Ponieważ Vivo, Oppo, tak samo jak Realme i OnePlus, należą do jednego takiego konsorcjum, czyli BBK Group. I kiedy patrzę na tego Vivo X51 5G, to mi tak ogólnie kojarzy się z tymi nowymi smartfonami Oppo, więc to pokrewieństwo jest naprawdę widoczne. I osoby, które znają smartfony Oppo, już po tym moim przydługim wstępie wiedzą, że w tym smartfonie nie należy bać się o jakość wykonania, bo w Vivo jest dokładnie tak samo. Mamy tutaj połączenie szkła oraz aluminium, które prezentuje się naprawdę, ale to naprawdę ładnie. Z przodu mamy praktycznie bezramkowy ekran. Jak widać, on jest na bokach delikatnie zaokrąglony, co nam już mówi, że to jest po prostu ekran OLED-owy. Rozdzielczość ekranu to jest Full HD, a konkretnie 2376x1080 pikseli. I ten smartfon jest naprawdę duży, bo tutaj mamy wyświetlacz 6,56 cala, ale tak naprawdę poza tym rozmiarem, który niestety jest standardowy, takie mamy czasy, nie sposób tutaj na coś narzekać, bo ten OLED jest naprawdę piękny. Tutaj każdy szczegół widać. To jest naprawdę szczegółowy, piękny wyświetlacz, no i bezramkowy, bo ten design tutaj po prostu się broni. Bardzo mi się podoba. Swoją drogą tutaj mogę powiedzieć, że bardzo podobają mi się takie szczegóły, że niby tapeta nieruchoma, a tutaj samochodzik jedzie. No robi to po prostu robotę. To zasługa tego oprogramowania od Vivo, o którym powiemy za chwilę. Bo osoby, które znają markę Vivo z Azji, wiedzą, że tam nakładka na smartfony jest dosyć fikuśna, kolorowa, ciekawa, sympatyczna. Jakby była dziewczyna, to bym powiedział, że sympatyczna. W każdym razie zupełnie nie na mój gust, nie na gust większości Europejczyków. A tutaj Vivo zamiast przenosić tę nakładkę, to zrobiło coś zupełnie innego. Zastosowało po prostu coś, co wygląda bardzo jak czysty Android, no bo to może nie jest czysty Android, ale tak wygląda i to bardzo dobrze, bo ludzie lubią czystego Androida, w tym ja. Mamy tutaj kilka dodatkowych rozwiązań, ale one nie są na tyle istotne, żeby im poświęcać uwagę. Po prostu chciałem docenić to, że Vivo nie pchało tutaj na siłę swojej chińskiej nakładki. Za to plus. Kolejnym punktem wspólnym z Oppo Reno 4 Pro, przepraszam, ale cały czas będę się tak odnosił, jest fakt, że nie mamy tutaj sztandarowej, najlepszej, super nie wiadomo jakiej specyfikacji. Mamy Snapdragona 765G, czyli taki średniopułkowy procesor wyposażony w łączność 5G. Spoko. Ktoś może narzekać, a czemu nie ma Snapdragona 865, najlepszego i w ogóle. A ja mówię, no a po co? No wtedy smartfon by kosztował nie 3000, tylko pewnie 4 albo 5000 zł, a to byłoby po prostu tak trochę za dużo. A tutaj udało się utrzymać, nie powiem, że niską, ale taką no, w miarę rozsądną cenę, właśnie przez zastosowanie tego procesora. A w ogóle nie czuć tego, że mamy tutaj procesor za słaby, bo ten smartfon po prostu działa jak dziki. Po prostu no, wjeżdża niesamowicie w każde zadanie. No, gierki działają, programy działają, można wiele programów naraz odpalić, to się w ogóle nie zacina. Mamy ekrany też 90 Hz i on też spokojnie sobie daje radę. Te 90 klatek na sekundę nie jest tu wyzwaniem. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że za kilka lat ten procesor zacznie się zapychać, a lepszy by się nie zapychał. Być może tak będzie, nie wiem, musiałbym przenieść się do przyszłości, żeby to sprawdzić. A już pomijając ten procesor, to mamy tutaj 8 GB RAMu, czyli bardzo dużo, oraz 256 GB pamięci wewnętrznej, czyli no bardzo, ale to bardzo dużo. Moim zdaniem nikt więcej nie będzie po prostu potrzebował. Standardy łączności są wszystkie, bo i podłączymy się do Wi-Fi, i do Bluetooth, i zapłacimy przez NFC, no i skorzystamy z 5G, bo to w końcu jest Vivo X51 5G. Nazwa zobowiązuje.
To, do czego mógłbym się przyczepić, to za to akumulator, bo on ma pojemność 4315 mAh, czyli ani bardzo dużo, ani w sumie mało. On wystarcza na cały dzień pracy, ale smartfony obecnie potrafią mieć więcej. Tak po prostu, więc nie będę w sumie na niego narzekał, ale powiem tylko, że w tej cenie i ogólnie, w sumie nie tylko w tej cenie, ale ogólnie, po prostu dało się to zrobić lepiej. Teraz przejdziemy do aparatów. Jak widzicie, jest ich tyle, że aż muszę skorzystać ze ściągi, bo mamy tutaj aparat standardowy 48 megapikseli z obiektywem szerokokątnym f1.6 i stabilizacją gimbalową, o tym za chwilę. Mamy też aparat 13 megapikseli f2.46 i to jest obiektyw telefoto. Mamy aparat 8 megapikseli ultra szeroki f2.2. Mamy aparat kolejny 8 megapikseli, obiektyw peryskopowy f3.4 i tu mamy 60-krotny zoom hybrydowy. No i mamy aparat przedni 32 megapiksele. Jak widzicie, tego jest bardzo dużo i tak mówiąc wprost, Vivo nie pierdoli się w tańcu i nie mówi, że bierzemy taki aparat albo taki, tylko robią po prostu smartfon ze wszystkimi możliwymi aparatami, więc nikt nie będzie narzekał, że ja nie mam tutaj szerokiego, ja nie mam tutaj telefoto albo jeszcze innego. Tutaj jest po prostu taki absolutnie kompletny zestaw aparatów, nawet dla człowieka, który z jakiegoś powodu chce korzystać z tego koszmarnego 60-krotnego zoomu. No i generalnie jak wypadają te aparaty, bo to jest najważniejsze. No i mówię Wam, że bardzo dobrze. W tym trybie automatycznym te zdjęcia wychodzą bardzo, ale to bardzo ładne. Nie sposób tutaj na coś narzekać, więc jeżeli jesteście laikami takimi jak ja i sobie po prostu robicie fotki, to i pokażecie komuś tę fotkę, to ta osoba powie Wam, bardzo ładna fotka i będziecie się wszyscy cieszyć. I Wy, i ta osoba, i ta fotka, i ten smartfon. Wszyscy zadowoleni. Ale jeżeli jesteście profesjonalistami, to my ten smartfon daliśmy też mojemu koledze Łukaszowi Kotkowskiemu, który sprawdził go w takim trybie bardziej profesjonalnym i on się jarał tym, że można zapisywać naraz JPEGi oraz RAWy, jak się korzysta z tego trybu i wtedy można sobie wywołać te zdjęcie i ono wychodzi dokładnie tak, jak Wy chcecie, żeby ono wyglądało. Wywołać na komputerze, a nie w ciemni, żeby nie było. I zdjęcia robione w ten sposób to już w ogóle jest kosmosu, po prostu piękne. A jeżeli chodzi o wideo, to też jest naprawdę super, bo ta stabilizacja gimbalowa jest naprawdę niezła. Filmy robione tym smartfonem po prostu są bardzo, ale to bardzo płynne i ktoś teraz spyta, to co? To jak mam takie sprzęty, to generalnie do kosza, to można wywalić, bo wiecie generalnie jak działa gimbal, mam nadzieję. I to co, to jest niepotrzebne, to jest równie dobre? I mówię Wam już, że nie, bo ten gimbal wiadomo, że będzie lepszy, bo on jest wyspecjalizowany do pracy, ale ma pewną wadę, a mianowicie to wchodzi do kieszeni, ten gorszy gimbal wchodzi do kieszeni, a ten lepszy nie wchodzi do kieszeni. To trzeba nosić w torbie, w plecaku, to trzeba zakładać, montować i tak dalej. Więc jeżeli chcecie mieć jak najlepsze efekty, to i tak kupujecie sobie gimbala, a jeżeli chcecie mieć po prostu bardzo płynne wideo, no to możecie kupić taki smartfon. Mamy tutaj do czynienia w sumie z taką sytuacją jak z aparatami zwykłymi i aparatami w smartfonach. Te w smartfonach, nawet drogich, są bardzo dobre. Ale jeżeli chcesz zrobić jak najlepsze zdjęcie, no to kupujesz taki wypasiony aparat za kilka tysięcy złotych. I teraz zastanówmy się, czy większość z Was ma wypasione aparaty, czy smartfony i czym częściej robi zdjęcia. No właśnie. No już tak podsumowując, bo chyba poruszyliśmy wszystko, co trzeba, no dodam jeszcze, że kamerka przednia robi też bardzo ładne zdjęcia i w ogóle nie gubi się, jeżeli chodzi o to, że na przykład mamy za sobą za dużo światła. Ona wtedy odpowiednio dobiera kontrast i tak dalej. Ale już tak podsumowując, cena 2999 zł, troszeczkę przydużo. Gdyby ten smartfon kosztował 500 zł mniej, to bym powiedział, że biegnijcie i bierzcie i się nie zastanawiajcie, bo w tej cenie nie dostaniecie nic lepszego i naprawdę olać ten procesor, bo nie wiem czemu tak dużo ludzi się do tych szybkich procesorów przywiązuje, a w ogóle ich nie wykorzystują. Więc moim zdaniem za 3000 zł można rozważyć kupno tego smartfona, ale to niekoniecznie będzie najlepsza propozycja, bo w tym przedziale cenowym robi się troszeczkę tłoczno. Mamy tego Vivo. Mamy też Oppo Reno 4 Pro, o którym cały czas mówię, bo on jest ciągle na jakichś promocjach, że ta cena jest obniżona. Mamy fenomenalnego Samsunga Galaxy S20 FE, trochę taniej mamy Xiaomi Mi 10T Pro, który jest przeciwieństwem tego smartfona, bo na przykład robi złe zdjęcia i filmy, ale ma bardzo szybki procesor, ale niektórzy ludzie i takich smartfonów potrzebują. Więc to jest dobry smartfon w tej cenie, ale musicie zastanowić się, czy na pewno chcecie kupić ten model. A jeżeli za jakiś czas potanieje on do tych
2,5, a może nawet do 2000 zł, to wtedy powiem Wam, że po prostu idźcie i kupcie ten smartfon. A tak teraz to trzeba się jeszcze zastanowić. Jeżeli po obejrzeniu tego filmu chcecie kupić Vivo X51 5G, to zapraszam do linków, które znajdują się w opisie i prowadzą one do znalezionych przez nas okazji na Allegro i kupując smartfon właśnie z tych linków dajecie znać Allegro, że nas oglądacie i lubicie i tak dalej. No i może jeszcze oprócz smartfona to dorzucimy Wam jakiegoś fajnego gimbala tam w linkach, bo ktoś może już mieć fajny smartfon, a nie mieć gimbala. No to gimbala też warto kupić.